Witajcie 30 listopada, koniec miesiąca, godzina 10. Zaczynamy przegląd rynków połączony z analizą techniczną. Od czego zaczniemy? Dzisiaj zaczniemy od informacji krótkiej, jakie analizy pojawiły się w dniu wczorajszym. Potem dwie kwestie organizacyjne, z czego przy drugiej będę Wam odpowiadał na pytania, gdzie fizycznie można kupować m.in. złoto i srebro. A później przeskoczymy do analizy technicznej. Właściwie zauważyłem, że stało się już taką rutyną czy standardem, że we wtorki oceniamy rynki bardziej ogólnie, co się może dziać, czego się spodziewać. Natomiast w czwartki, ponieważ jesteśmy po środowym live w grupie, oceniamy ewentualne szanse na handel w poszczególnych często altcoinach, ale nie tylko. Także myślę, że i wtorkowe, i czwartkowe nagrania są dość wartościowe. A dzisiaj zaczniemy od Bitcoina, klasycznie. Zobaczymy, co ta żółta strefa tutaj robi, czy już zrobiła to, co mogłaby zrobić, czy jeszcze jest szansa na pogłębienie się tej fali tutaj piątej. Przy okazji zobaczymy, co w tym czasie robi ETH, XRP. Oba walory tańczą przy linii trendu, czyli cały czas oczekują na ruch ze strony Bitcoina wyraźny, ale do tego zaraz wrócimy. Zajrzymy także do BNB, co się dzieje. Tutaj już linie trendu określają nam parametry ruchu BNB. Zaraz o szczegółach porozmawiamy. Następnie jeszcze raz złoto i jeszcze raz srebro. Chociaż wczoraj to opisałem, to dzisiaj jeszcze krótko opowiem. Myślę, że jako uzupełnienie, bo pojawią się informacje, których wczoraj nie było. Na końcu, nie mam tu już tego otwartego w tej chwili, a na końcu zobaczymy, co robią indeksy, ponieważ ja cały czas uważam, że w tej chwili bardzo dużo zależy od indeksów, tych największych indeksów typu Dow Jones, DAX, S&P, ale trochę i tych mniejszych jak ITA 40 na przykład. No pomijam już polskie indeksy, jesteśmy cały czas rynkiem egzotycznym. Jeśli starczy czasu, to zajrzymy na największych wygranych, przegranych, jeśli nie, to zrobimy to prawdopodobnie w czwartek. Także zapraszam do dzisiejszego nagrania i zaczynamy. Startujemy od TradingView. Wczorajsze analizy srebra, złota, bitcoina i XRP. XRP dlatego, że cały czas utrzymuje jeszcze, no co prawda niepełną, ale część pozycji swojej short. Dwa inne shorty z bitcoina i z ethereum zostały już wybite. Podstawy założenia tych shortów. XRP cały czas walczy. Bitcoin i analiza, którą publikowałem wczoraj, warto się zapoznać, nawet jeżeli ktoś liczy na dzisiejsze omówienie, to zawsze tutaj warto przeczytać, one nie są jakoś mocno długie, z reguły Bitcoin jest najbardziej rozbudowany, ale to jest kilka zdań, w których zresztą też podkreślam, że uważam, że Bitcoin w tej chwili jest zależny od zachowania indeksów. Nie mówię, że to oczywiście zawsze ma być tak, że cena Bitcoina będzie zależna od indeksów, nie, wcale nie, natomiast w tej chwili, w czasie, w jakim się znajdujemy, jeśli chodzi o pędzącą inflację, wzrost wartości indeksu dolara oraz możliwą podwyżkę stóp procentowych, oczywiście ja się zajmuję analizą techniczną, ale nie wolno mi lekceważyć pewnych kwestii fundamentalnych, które nas otaczają, które się dookoła nas dzieją. Często też powtarzam, że jeśli analiza fundamentalna, jeżeli porównać, zrobić analogię analizy fundamentalnej, analizy technicznej, to mniej więcej tak jak ktoś zakłada, że przemieści się z punktu A do punktu B, załóżmy w Polsce, nie wiem, z Poznania do Gdańska, czy może z Katowic do Gdańska, to jest analiza fundamentalna, wiadomo, że ta droga będzie. Natomiast analiza techniczna to są wszystkie, powiedzmy, że przejeżdża przez Warszawę i teraz musi się stosować do wszystkich znaków drogowych, zaleceń nawigacyjnych, jakie w tej Warszawie będą obowiązywać. Jeżeli objazd, to objazd, jeżeli, nie wiem, awaria świateł czy korek, to też gdzieś tam trzeba skręcić. To jest analiza techniczna, czyli to, w jaki sposób cena będzie się w tej drodze z Katowic do Gdańska
powinna się zachowywać. No i jest to ruch uliczny, czyli to jest, zawsze może wydarzyć się coś niespodziewanego, co zaskoczy kierowcę i trzeba wtedy improwizować, zachowywać się zgodnie z tym, co scena w sposób nieoczekiwany zaczyna robić. Okej, to wczoraj, dzisiaj, słuchajcie, może nie wszyscy z Was wiedzą, ale niedawno odbyła się sprzedaż szkolenia z takich bardzo podstawowych metod analizy technicznej, ale skumulowanych w dwie bardzo takie konkretne lekcje, tak żeby przynajmniej, jeżeli ktoś nie chce być analitykiem, to przynajmniej, żeby zaczął rozumieć, co ten Jurek po trochu widzi na wykresie. Oczywiście nie da się w ramach krótkiego szkolenia nauczyć analizy technicznej, ale przynajmniej można pewne rzeczy zacząć rozumieć, nawet z punktu widzenia inwestora. To szkolenie już się odbyło, to jest historia. Ja całość środków, które zostały zebrane w ramach tego szkolenia, postanowiłem przeznaczyć na cele charytatywne, na pomoc dzieciom potrzebującym, chorym. I miałem o tym już nawet nie wspominać nigdy, ale okazało się, że postanowiłem sam ocenić potrzeby miejsc, do których trafią te środki. Okazało się, że za każdym razem, kiedy taką ocenę podejmowałem, czyli osobiście wybrałem się do wszystkich placówek, to te potrzeby były wszędzie i takie, którym nie sposób sprostać. Czyli one znacznie przewyższały nawet budżet, który tam został przeznaczony. Więc trochę zadanie nie do zrealizowania poniekąd, no ale tak czy owak cel został zrealizowane i te pieniążki zostały przekazane dwóm instytucjom. Jedna to Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, a druga to Hospicjum w Olsztynie, czyli pomoc tym dzieciom, którym się należy godna część życia jeszcze. Ale okazało się, że taka najbardziej pilna pomoc, która jest w Hospicjum w Olsztynie, też przekracza możliwości finansowe, którymi dysponujemy. No i zabrakło mi 25 tysięcy, czy nam 25, około 25 tysięcy na zakup bardzo potrzebnego urządzenia. I tutaj, słuchajcie, do akcji wkroczył Bitcoin Phoenix. Także teraz przechodzimy do meritum. Wskoczył Bitcoin Phoenix. A propos, to jest to urządzenie. Zaraz powiem jeszcze dokładnie. Jest to Dragger C2000, jest to inkubator dla dzieci, który w hospicjum okazało się jest bardzo potrzebny, ponieważ on otwiera furtkę na to, żeby hospicjum mogło przyjmować te najmniejsze dzieci do siebie, a przy okazji powstałoby też okno życia w tym hospicjum. Wiecie pewnie wszyscy, co to jest okno życia. No i Phoenix wymyślił, że on ma sporo zapytań o książkę, a tak naprawdę już zakończył jej sprzedaż i nie ma tej książki. No ale było sporo zapytań, więc cały czas go to tam w środku gryzło, że ludzie chcieliby tą książkę kupić. Przy okazji to jest ta książka. Zobaczcie, także to też leży gdzieś tutaj u mnie sobie w honorowym miejscu. I Phoenix wymyślił, że on przychody z tej książki przeznaczy na dołożenie się do tego urządzenia, czyli jeżeli mi brakuje, to on dołoży, no postara się dołożyć oczywiście, zależy ile tych książek sprzeda. I całą tę akcję tutaj swoją, na czym ona polega i w jaki sposób to wygląda, opisał na swojej stronie, którą pewnie znacie, bo ja już wcześniej ją też pokazywałem, czyli jest to strona W głowie twórcy Bitcoina. Zresztą link będzie w opisie dzisiejszego filmu. I cóż ja mogę Wam powiedzieć? Na pewno polecam tą książkę, nie tylko dlatego, że środki z jej sprzedaży trafią na dobry cel, ale po prostu ją polecam. Uważam, że Bitcoin Phoenix to jest jedna z niewielu postaci w polskim internecie, w polskim YouTubie, która w sposób tak klarowny, czytelny przekazuje wiedzę zebraną z całego świata dotyczącą rynku krypto. A w tej książce naprawdę traficie na bardzo ciekawe przemyślenia, to Wam gwarantuję. Są tam też wykresy, co mi się osobiście bardzo podoba. No i jeszcze świadomość tego, że w okresie przedświątecznym przekażecie te środki. Tak naprawdę Phoenix przekaże, bo to jego jest, że tak powiem, stworzona praca przez niego, więc jemu się te środki należą, te pieniądze, ale on powiedział, że chce zostawić coś fajnego po sobie w Polsce, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale opuszcza nasz kraj. I to by była jego taka pamiątka przed wyjazdem, no to myślę, że wspólnymi siłami nam się tutaj może po prostu udać. I tyle, słuchajcie, żeby nie przedłużać, macie stronę, w link w opisie, w opisie do dzisiejszego nagrania się pojawi, zobaczymy jakie będą efekty tej sprzedaży.
Przechodzimy dalej. Aha, dodam tylko, że tutaj macie jeszcze czas, jaki pozostał do sprzedaży tej książki, ponieważ też nie możemy tego, Phoenix nie może tego robić w czasie nieograniczonym, ma swoje plany tam życiowe i zostało jedynie 8 dni z tego, co on sobie tutaj wyliczył. Dobra, a teraz słuchajcie, wskoczymy nie na Bitcoina, ETH, XRP, tylko zaczniemy od złota, srebra, ponieważ złoto, srebro, jak w dniu wczorajszym opublikowałem analizy, to padło wiele pytań i to są powtarzające się pytania, gdzie można fizycznie nabyć złoto i srebro. No jest dużo miejsc, gdzie można fizycznie kupić złoto i srebro, ale ja wam powiem takie najszybsze i najprostsze metody, które ja znam. I teraz tak, jeśli chodzi o złoto. Oczywiście złoto oferuje wiele firm, nawet gdzieś tam pewnie w Allegro w internecie znajdziecie sobie takie firmy. Natomiast zastanówcie się, co oczywiście no, nigdy nie jest dla was, dla nikogo poradą, czy nie można byłoby znaleźć jakiegoś zaufanego sprzedawcy złota w postaci salonu jubilerskiego, pracowni jubilerskiej, bo nie wiem, czy wiecie, takie pracownie, one też obracają złotem, kupują złoto, sprzedają złoto. Czasami jest to złoto z rynku wtórnego, czy może często jest to złoto z rynku wtórnego, czyli tak zwany złom. Popularnie mówi się na to złom, czyli jest to złoto, które gdzieś tam było w użytku, natomiast może być przetopione, może być odlane, może być w postaci właśnie złomowanej biżuterii, która tak naprawdę posiada najniższą marżę handlową, czyli tam najmniej pośredników bierze w tym udział, słuchajcie, więc tutaj warto rozważyć, czy gdzieś do takiego salonu nie można by się było udać. Zresztą też lombardy przeróżnego rodzaju przyjmują takie złoto w rozliczeniu, handlują z jubilerami tym złotem. Myślę, że w takich miejscach można najtaniej zakupić złoto, które bądź co bądź później jest złotem. Należy tylko uważać przy zakupie takiego złota, jeśli chodzi o jego próbę, no bo w przypadku zakupu takiego typowego złota inwestycyjnego, przy okazji, po które można się udać chociażby do NBP, w większych miastach jest NBP, a jak nawet nie ma, to nie wiem, czy nie prowadzą sprzedaży wysyłkowej. I w tych miejscach najczęściej to złoto ma najwyższą próbę, czyli jest po prostu czyste, bez dodatków żadnych. Mówi się wtedy o próbie 999,9. I jest to czyste złoto, więc ono oczywiście za gram będzie, czy za uncję, jak ktoś woli, będzie najdroższe. Natomiast tak jak mówię, no często gdzieś tam iluś pośredników występuje w tych przestrzeniach inwestycyjnych, w cudzysłowie, a być może uda się stosunkowo kupić taniej złoto, powiedzmy, które jest z demobilu troszeczkę, a jest nadal złotem, co w gruncie rzeczy jako kruszec nie powinno mieć specjalnie znaczenia, poza tym, że trzeba wiedzieć, od kogo się kupuje, żeby mieć gwarancję, certyfikat czystości tego złota. A jeśli chodzi o srebro, no to tutaj chyba nie wymaga to uwagi aż takiej, jak w przypadku złota, może nie wiem, czy dobrze się wyraziłem, uwagi, ale srebro jest trochę inaczej sprzedawane niż złoto, bo nie wiem, czy wiecie, do srebra może być, czy w przypadku srebra może być naliczany 23% podatek VAT. Ja do niedawna myślałem, że do każdego rodzaju srebra, okazuje się, że nie do każdego, że na przykład sztabki złota, to wy mi napisaliście, sztabki złota mają, zawierają ten podatek VAT 23%, ale na przykład już monety niekoniecznie. Także można to sobie kupować, czy znowu NBP i monety, ewentualnie gdzieś tam jakiś zaufany sprzedawca przez internet, albo sztabki, które zawierają 23% VAT, co ja niekoniecznie uważam, że pogarszają ofertę, bo to później w przypadku sprzedaży będzie ujęte w cenie. I taka sztabka, na przykład srebra, może wyglądać właśnie w taki sposób. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest taka przykładowa sztabka srebra. Zaraz ją nawet rozpakuję, bo ta jeszcze nigdy nie była rozpakowywana. O, zobaczcie, coś takiego. Widać? Widać sztabka srebra. Jest to czyste srebro, czyli próba 999, 250 gram. Słuchajcie, taka sztabka to jest koszt około 1000 zł, w zależności oczywiście od wahań ceny w danym czasie srebra. Ta cena też na rynku się zmienia. No i oczywiście jest to produkt typowo inwestycyjny, który ja znam i który powiedzmy gdzieś tam wykorzystuję. A ponieważ nie bardzo chciałbym tutaj jakoś publicznie reklamować
sprzedawcę tego, to możemy się umówić w ten sposób, że jeżeli napiszecie do mnie maila, to ja wam odpiszę po prostu z informacją na temat danych sprzedającego. Ok? Tak się możemy umówić. Myślę, że miejsce w miarę tam sprawdzone, przynajmniej przeze mnie. Cena dobra. A jeśli będzie maili dużo, to nawet poproszę sprzedającego, żeby zbudować tę sprzedaż w postaci jakichś zakupów zbiorowych, czyli żeby na hasło, powiedzmy, Trade Wars, żeby padał jakiś rabat, już wynegocjowana cena w ramach, powiedzmy, większej ilości klientów dla tego sprzedawcy. Czyli możemy taką akcję przeprowadzić, czemu nie? A dlaczego teraz? No dlatego, że zrobiłem analizę i dlatego, że pytacie o to, jak to wszystko wygląda. Natomiast zwróćcie uwagę, gdzie jesteśmy w złocie i w srebrze jeszcze raz. Czyli popatrzmy na wykresy złota i srebra na początek. I zaczniemy tutaj od srebra. Skoro jesteśmy na srebrze, to tak. Co się dzieje na srebrze? Najpierw wysoki interwał. Bardzo wysoki, czy średnio wysoki, tygodniowy. Usuńmy wszystkie rysunki. Słuchajcie, srebro na przestrzeni 2011 roku, właściwie środek, początek, marzec, wiosna 2011 roku, zaliczyło rekordowe swoje wartości i osiągnęło cenę $50. Pokazało tym samym, że cena $50 jest możliwa, zupełnie osiągalna dla srebra, w związku z czym nie stanowi to kłopotu. Przypomnijcie sobie mniej więcej podobne zdarzenie z Bitcoina, kiedy Bitcoin zaliczył $20,000. To prawda, że później był mocny zjazd, ale pokazał, że jest to możliwe, więc w przypadku utrzymania trendu nie powinno stanowić kłopotu do pokonania długoterminowego. W przypadku długoterminowego trendu oczywiście. Srebro trochę podobnie zaliczyło swoje, powiedzmy tutaj, ATH widoczne przy okolicach $50 i to wcale nie jakoś dawno temu, 10 lat temu, po czym przez ostatnie 10 lat notowało spadki. Te spadki notowane były właściwie do przełomowego momentu, w którym rozpoczęła się pandemia. Wtedy ostatnie dno z okolic, uwaga, słuchajcie, $11, $11-$12, czyli to był ten czas, kiedy właściwie wszystko notowało swoje dołki. I potężne odbicie. Słuchajcie, potężne odbicie, odbicie, które pokonało większość ostatnich szczytów z przestrzeni nawet 7-8 lat. 7-8 lat w ciągu chwili. Przy okazji technicznego podejścia, złamanie tego trendu tym strzałem, pokazanie, że mogą tutaj też wystąpić takie ruchy i uwaga, od 2020 roku właściwie ruch korekcyjny, który się tutaj rozpoczął i sprowadził cenę nawet z maksimum $300 do 21. Takie zachowanie na wykresie to jest sygnał dla inwestorów, dla traderów, dla analityków, że uwaga, chcemy zmieniać trend. Nikt z nas nie wchodzi w lokalnych szczytach, bo nigdy nie wiadomo kiedy i jak głęboka będzie korekta, więc czekamy grzecznie na wykonanie korekty i przyłączamy się po korekcie do wzrostów. No i teraz zwróćcie uwagę, ta korekta już się buduje od sierpnia 2020 roku, czyli już trochę czasu nam tutaj minęło, zaraz będziemy mieli 2022. Przy okazji popatrzcie, że w okolicach $20-$21 cena srebra strzela do góry. Strzela nie bez powodu, jest to najprościej rzecz biorąc mniej więcej 50% całych wzrostów i takie 50% to jest taka typowa korekta, która mówi inwestorom, teraz to jest czas do zakupu, jeżeli ma się udać, jeżeli ma to się powieść ten plan, to teraz jest czas na zakupy. Oczywiście korekta zawsze może być głębsza, natomiast biorąc pod uwagę inflację, to, że wszystko dookoła nas podrożało i to bardzo. Właściwie złoto i srebro to są chyba ostatnie, jedne z ostatnich nielicznych walorów, które nie szybują tuż za inflacją. To musi się wydarzyć prawdopodobnie fundamentalnie coś istotnego na rynku, co spowoduje, że ten zapłon nastąpi. I to nie będzie zwykła inflacja. Najczęściej to musi być coś takiego złego, coś, co zmienia, trochę odwraca losy i układ, że tak powiem, sił. Jeśli teraz, słuchajcie, jeśli spodziewamy się w końcu, tak czy inaczej, korekt na indeksach, a indeks dolara w tej chwili szybuje do góry, dając taką pierwszą oznakę tego, że pieniądze są wycofywane z walorów inwestycyjnych, to można się spodziewać, że zbliżamy się do miejsca w czasie i w cenie na wykresie, które mogłoby stanowić dobre miejsce do przyłączenia się. Tutaj fakt, słuszne stwierdzenia padają od was, zresztą ja je też popieram, że to jest wykres, który kreowany jest do dolara.
Niestety dolar do złotówki wygląda w tej chwili słabo. No okej, ja to rozumiem, no ale też nie możemy, ani nikt z nas ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje z polską złotówką. No jest ona słaba, pewnie będzie z czasem jeszcze słabsza, natomiast po drodze być może wykonają się jakieś korekty, czyli na chwilę umocni się do dolara, bo muszą być, bo tak działa rynek, tak działa trend i może właśnie ten moment będzie dobry do decyzji. Tu trzeba wybrać moim zdaniem dwa momenty. Dobry na wykresie srebra i dobry w wykresie, jeśli chodzi o układ złotówki do dolara. Na razie to jest zbyt skomplikowane, żeby to aż tak omawiać na tu i teraz, więc popatrzmy sobie tylko na wykres srebra i wykres dolara. Srebro, słuchajcie, teraz otworzę swoje zapiski. Moim zdaniem najsilniejsze miejsce do wzrostów ma w przestrzeni 20-21 dolarów, czyli tuż pod ostatnimi dołkami. Oczywiście cała ta szara strefa jest w ogóle bardzo dobra do zakupów. I też ta szara strefa rozciąga się między 17, słuchajcie, a 21 dolarów. No, ja niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, czy na pewno cena uderzy z 20-21 dolarów do góry, czy może się to pogłębi do 18-17. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie aspekty analizy technicznej, które ja znam, najsilniejsze miejsce jest właśnie tutaj. Ale jeśli koniunktura nie będzie sprzyjać i złoto na przykład, bo złoto z kolei jest trochę zależne od, srebro jest trochę zależne od złota. Więc jeśli złoto nam tutaj nie sprawi dobrego podłoża do wzrostu srebra, to trochę tak jak altcoiny do bitcoina. Więc to trzeba będzie obserwować. Natomiast jest o tyle dobrze, że tutaj mówimy w tej chwili nie o handlu futures, czyli nie wchodzimy w jakiś interwał 4-godzinowy i szukamy miejsca do odbicia na pojedynczy strzał, do tego dodając dźwignię, żeby zarobić w jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, co oczywiście wiąże się ze sporym ryzykiem też dużej straty, jeżeli się nie powiedzie. Tylko mówimy tu o stosunkowo, moim zdaniem, bezpiecznych zakupach spot. Dlaczego stosunkowo bezpiecznych? No bo jeśli ustaliśmy, że długoterminowy trend, jaki może być, średnioterminowy trend i ruch korekcyjny, no to jesteśmy tymi, czy ja jestem, może umówmy się, że mówię teraz sobie, ja jestem tym, który nie kupuje w szczycie, ani w trakcie swingu, tylko kupuje po korekcie, więc nawet jeżeli się pomylę, to powinienem się pomylić niewiele i też jeśli chodzi o rozkład czasu, to i tak powinienem dostać w którymś momencie, nawet w przypadku gorszych scenariuszy, wjazd do góry. Więc nawet moja pomyłka i tak powinna być obarczona zyskiem, nie stratą, tylko po prostu muszę wtedy być cierpliwy. A jako, że jest to fizyczny kruszec, to niełatwo jest sobie usiąść przy komputerze, kliknąć Enter i już sprzedane. Bo tak jest łatwo zrobić w innych rynkach, w fizycznym no niekoniecznie, trzeba odkopać gdzieś tam zakopane te swoje walory, znaleźć klienta, być może to może być ten sam jubiler, ewentualnie jakiś, który nam sprzedawał, a może rynek taki otwarty, a może gdzieś tam jeszcze indziej, jak to ma jakie pomysły, i sprzedać to, co wymaga naszego nakładu czasu, pracy, więc nie będzie nas kusiło, żeby tak w ramach spadającej ceny ulec emocjom i od razu wychodzić z tego, prawda? Tak samo z nieruchomościami. Jakby zaczęły tanieć, to nie sądzę, że każdy nagle kliknie sell. Nie ma opcji. To jeśli chodzi o średni i długi termin oraz możliwości, jakie tutaj daje nam ten rynek. Jeśli chodzi o handel krótkoterminowy, zachowania krótkoterminowe, teraz już odchodzimy od spot fizycznych zakupów, to słuchajcie, no mimo że ja tutaj układam najsilniejsze scenariusze zakupowe w tej przestrzeni, to lokalne struktury budują mi tutaj taki fajny układ ABC, czyli takiej korekty, która mogłaby się tu, słuchajcie, zakończyć. Czyli mogłaby się tu zakończyć ta lokalna, albo inaczej, mógłby tu nastąpić strzał do góry, nawet jeszcze tutaj spod tej czarnej linii, czyli widzicie zapewne te poziomy, to jest 22,75, a okolice 22,55 to są zabezpieczenia. Czy ja uważam, że to jest dobre miejsce do handlu? No niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze cenę ciągnie jak magnes tutaj ta przestrzeń na dole, która nie została zaliczona. To jest powód do spadków na pewno. Także to, że trend spadkowy tutaj jako taki obowiązuje. Przy okazji zwróćcie uwagę, że wyszliśmy z tego trójkąta, dwa retesty, dwa strzały w dół, więc są przynajmniej równoważne powody do w tej chwili tego, żeby jeszcze mówić o spadkach. Przy okazji, kto się trochę zna na falowości, to powiem tylko tyle, że ta struktura, którą srebro narysowało tutaj do góry, jest bardzo podobna w ujęciu, jest właściwie taka sama, w ujęciu, którą srebro narysowało do dołu. Czyli mamy dwie identyczne struktury, jedna w górę, druga w dół. To jest ciekawe. I to powinno tradera odsunąć od wykresu.
Ok, zmienimy tylko kolor, żeby się to w końcu nie pomieszało nam tutaj. Będzie czerwony. Czerwień kojarzy się ze spadkami. Co ciekawe, ta struktura w dół, czyli mówimy tutaj o dwóch korektach, słuchajcie, żeby to jeszcze raz pokazać. Tutaj jest jedna, ta prowzrostowa, a tutaj jest druga. Tutaj zmienimy kolor na zielony. Ta druga zadziałała. Ona już zrobiła, co miała zrobić, czyli dostaliśmy ten strzał w dół. Także to jest taka kolejna pół przesłanki do tego, żeby uważać na te zakupy z tej przestrzeni, gdzie właśnie w tej chwili znajduje się cena. Ewentualnie jakiś taki tylko scalping, czyli odreagowanie do góry i trochę zebranie zysków i ucieczka, bo średnioterminowo nie wiemy, co się będzie działo. Wiemy, że magnes jeszcze jest pod spodem. Tak wygląda srebro, a złoto. Słuchajcie, złoto jeszcze wczoraj tutaj liczyłem na zbudowanie się formacji takiej prowzrostowej, ale ona nie jest tak czytelna, jak ja bym chciał, czyli ja ją sobie po prostu na razie z wykresu może nie usunę, zostawię, ale trochę ją tu zmodyfikuję. Co zrobiło złoto? No złoto zrobiło to, że dojechało do mojej szarej strefy, którą uznawałem za zakupową. Znowu spot, nie futures, czyli taki fizyczny zakup złota i długo tu nie pobyło. Tak naprawdę to była kwestia chyba 15 minut nawet. Albo i nie 15, poczekajcie, zaraz powiem ile. No, mniej niż 5 minut. Mniej niż 5 minut cena złota spędziła w przestrzeni, którą wyznaczyłem. A zatem jest tutaj popyt. Już się ktoś karty odsłonił i pokazał, że jest tu w tej strefie popyt. Przy okazji oczywiście ta linia trendu, która się kreuje, wzmacnia wzrosty. Linia trendu, która jest prowadzona po wierzchołkach, będzie blokowała te wzrosty, więc dopóki znajdujemy się tutaj w tym trójkącie, to jest większa szansa na poruszanie się w jego wnętrzu niż przebiciu, ale gdyby przebicie nastąpiło, no to dostajemy od razu wyraźny sygnał od rynku. Może nie od razu, gdyby nastąpiło przebicie i zamknięcie w interwale przynajmniej dziennym, to dostajemy sygnał od rynku, że ok, jeżeli tu się pojawi cena, to już nie wracamy raczej do tej strefy. Jeśli natomiast cena pojawi się pod spodem, to pobędziemy dłużej w tej strefie. To taki raczej najgorszy scenariusz. Ciężko mi jest zakładać, że złoto będzie wracało do tych poziomów, które już wielokrotnie zaliczało. No może wiele to bym przesadził, ale przynajmniej trzykrotnie na przestrzeni od rozpoczęcia korekty, czyli od 6 sierpnia, raz, dwa i trzy, czyli to było odpowiednio 5 marca, okolice 1 kwietnia, 9 sierpnia. Natomiast jeśli tu wróci, no to jest szansa, że znowu by występowało wykupienie, ale na razie bardzo małe szanse. Tu jest tyle powodów, słuchajcie, do wzrostu złota. W ogóle fundamentalnie to wam jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o złoto, to fizycznie kupując złoto od handlarzy, takich, którzy na bieżąco wiedzą, co się dzieje ze złotem, dowiedzielibyście się, że w okolicach ceny, gdy złoto znajduje się w okolicach 1700 dolarów, to teraz wam zdradzę sekret, to nie ma komu sprzedawać. Na rynku zaczyna brakować złota. Fizycznego. Takiego wiecie, że chcieliby, tak jak dzisiaj zapowiadałem, gdzie i jak można kupić. Okazuje się, że oferty znikają, nie pojawiają się, nie ma chętnych do sprzedaży. Dopiero oferty się pojawiają, kiedy złoto, jak było złoto teraz po 1861, to też było ciężko je kupić, też było niezbyt dużo ofert, ale gdzieś już można było je kupić. A jak było tanio, to nie ma chętnych do sprzedaży, więc mamy tutaj sytuację taką trochę z wymuszonym popytem na rynku i z ograniczoną podażą. Także z tymi wnioskami was zostawiam. Pamiętajcie, że nic, co mówię, nie jest poradą i wszystko, co mówię, może się zawsze nie sprawdzić. Tak jak na początku powiedziałem, że próba zapanowania nad rynkiem to jest często w ostatniej chwili improwizacja, jak się zaczyna nie układać. Tak po naszej myśli trzeba być zawsze przygotowanym na to, co jeśli się nie uda. No ale w przypadku inwestycji w złoto i w srebro, nawet jeśli się nie uda, to potrzymamy, to i tak lepiej potrzymać to w złocie i w srebrze chyba niż w tej chwili w złotówkach. Tak mi się wydaje. Ale to tylko moje zdanie. Wróćmy teraz do Bitcoina.
Słuchajcie, jesteśmy przy Bitcoinie. Bitcoin bez zmian właściwie, wczoraj też o tym pisałem. Znaczy dla was może ze zmianami, bo wy widzicie spadki, wzrosty. Ale to jest właśnie ciekawe, że tutaj dostałem informację z prywatnego źródła, ktoś mówi, słuchaj, ale zobacz jak ładnie Bitcoin rośnie. To teraz to już 100 tysięcy. Ja mówię, słuchaj, dzisiaj rośnie, jutro spadnie. No i tak było. Zadzwonił do mnie ten sam człowiek i mówi, słuchaj, no dobrze mówię, że dzisiaj wzrosło, jutro spadło. No widzisz, no właśnie. To znaczy tylko jedno, że Bitcoin nie jest wyraźnie określony tutaj w przestrzeni do zachowania takiego średnio-długoterminowego. Okej, żółta strefa jest tutaj jakimś popytem. Ja podchodzę do niej z dystansem, mówiłem wam dlaczego, ponieważ nie jestem w stanie w tej żółtej strefie wyznaczyć żadnego takiego istotnie dobrego poziomu do przełączenia się. Bo jeśli to w ogóle ma zadziałać wzrostami, na co liczę, że w ogóle może nie zadziała, to bo mój scenariusz, jak wiecie, długoterminowy jest spadkowy, to jest to ten element, to jest ten, ta część wykresu, w której możemy tylko mniej więcej przypuszczać, skąd mogłyby się rozpocząć wzrosty. Takie najsilniejsze miejsce było tutaj trochę powyżej, dlatego ta cena się tutaj bujała dosyć mocno. No ale tutaj poniżej to już tracę kontrolę nad wykresem, odsuwam się i przechodzę w stan, że tak powiem, uśpienia, czyli takiego tradera, który obserwuje i czeka, co się wydarzy. Natomiast jeśli się wydarzy wzrost, to będzie łapał później gdzieś te wzrosty, ale on się musi zacząć. Jeśli się nie zacznie, to utrzymuje swoje wizje spadków i czeka, nie wiem, na okazję inwestycyjną się krew poleje, ale to musi się krew polać. Na razie się nie leje, sygnału do wzrostu takiego super wyraźnego nie ma. Przypominam, że jeśli chodzi o strukturę tutaj, która się tworzy, to mamy ruch pięciofalowy w dół. Nie wiemy tylko, czy cały czas to powtarzam, czy fala piąta miała być już tylko tutaj tym wyjściem, czy może się jeszcze pogłębić. Można przypuszczać, że mogłaby się pogłębić, bo ona nie jest pięciofalowym ruchem. A jeśli jest, to ciężko to uznać za pięciofalowy ruch moim zdaniem. Więc jeszcze jakby tak jeszcze raz uderzyła, to wtedy byłby to wyraźny pięciofalowy ruch i to by wyczerpywało liczbę fal w strzale w dół, ale to też nie uznajemy tego za super silną analizę. Słuchajcie, to jest tak, że taka super silna analiza, czytelna, wyraźna pojawia się co jakiś czas na wykresie. Nie ma codziennie szóstki w lotka, w totka, przepraszam, czy w totolotka, nieważne. Nie ma codziennie. Szóstka jest co jakiś czas. I w tej chwili nie ma tutaj jakiejś pozycji, moim zdaniem, super silnej w długim terminie. Jedyne, czego można się spodziewać, to to, że po wykonaniu tego pięciofalowego ruchu no, musi być jakieś minimalnie do góry odreagowanie i potem ewentualnie, nawet w takich najczarniejszych scenariuszach może sobie spadać lub jeśli to odreagowanie będzie dość silne, to nawet przyłączać się do wzrostów. Ale teraz niekoniecznie uważam, że jeśli tutaj miejsca popytowe nie zadziałały, a ten ruch miał być silny, czyli już wygląda na to, że nie jest silny moim zdaniem. To znaczy, że Bitcoin sobie siedzi w strefie. Na razie nie za bardzo jest tutaj przewaga popytu nad podażą, no bo gdyby była przewaga popytu nad podażą, to byśmy widzieli wzrosty, prawda? A nie widzimy za bardzo tych wzrostów. Jest takie, zobaczcie, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I Bitcoin cały czas w przestrzeni około 56-7 tysięcy dolarów, czasem trochę wyżej, czasem trochę niżej, nie ma siły. Ktoś dużo sprzedaje, więcej ktoś sprzedaje na razie niż kupuje, więcej sprzedających niż kupujących. Wynika to z pewnego rodzaju niepewności. Myślę, że ta niepewność, ten znak zapytania tutaj, dlaczego jeszcze Bitcoin nie wystartował, to jest z kolei kwestia tego, co się dzieje, powtarzam po raz kolejny, w indeksach. Jeżeli indeksy nie dadzą wyraźnego ruchu, że okej, idziemy za tutaj przewidywaniami Fedu, że nie będzie podwyżki stóp, że inflacja będzie utrzymana, że trendy zostaną utrzymane. No a to ciężko uzyskać, ponieważ jak wiecie, co widzimy po indeksie dolara, zaraz pokażę, no ludzie chyba przestali już wierzyć, że te podwyżki nie nastąpią i godzą się z tym, w związku z czym liczą się ze zmianami, które muszą nadejść. Także taki znak zapytania, trudna rynkowa sytuacja, choć z drugiej strony łatwa. No muszą i tak prędzej czy później te zmiany nadejść, więc te korekty przyjdą, te ruchy korekcyjne. Zresztą indeksy pokazują, że może już nawet teraz, zaraz będziemy je oceniać. Co Ethereum robi w tym czasie? Ethereum, słuchajcie, no de facto
Jest korekta. Nawet bym powiedział taka korekta. Jest wyjście, ale uwaga. Dopóki nie zobaczę wyjścia nad ten szczyt, tutaj, to nie uznam, że wyjście, a widzicie, zrobiłem tylko lekką aktualizację linii trendu, zobaczcie. Tutaj był taki trójkącik czarny. Dzisiaj cena zatrzymuje się, no właściwie wydaje się, że go przebiła, ale jeżeli zrobimy aktualizację linii trendu, to okazuje się, że wcale nie przebiła tej linii trendu i dzisiaj znowu tu się budzą shortujący, bo jesteśmy przy linii trendu i już tutaj uderzają shortami, także w takim krótkoterminowym handlu scalpingowym oni zarabiają cały czas. Kto pilnuje dobrze tej linii, to jest w stanie tym zarabiać. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że o ile oceniam ten ruch na Bitcoinie jako pięciofalowy, tylko nie wiem jeszcze jak długa będzie fala piąta w dół i czy już się zakończyła, to w przypadku ETH jest nieco gorzej, ponieważ Ethereum wykonało inny układ i ten układ, słuchajcie, w Ethereum i ten układ w Ethereum to zagroził taką projekcją spadków tylko dla tej struktury, która się pojawiła, nawet do jeszcze o 1000 dolarów, do 3200. Tak, takie przewidywania zobaczyli traderzy w momencie, gdy tutaj weszły im shorty. Tutaj. Tak, jak tu weszły shorty, nie wiem, czy pamiętacie, my tu próbowaliśmy handlować, nawet niektórym się udało. Kto tam troszkę wcześniej ustawił zlecenie, to tutaj były shorty. Zaraz znajdę ten wykres. To nie. O, tutaj widzicie, nie wiem, czy pamiętacie. Niebieska linia short, czarna stop loss. No, wystrzelił kilka dolarów wcześniej, ale to dlatego, że to było z innej giełdy. Na niektórych giełdach to ładnie były zaliczone te poziomy. I mega strzał. No i teraz te shorty mają zadanie, właściwie technicznie ich zadaniem jest dotrzeć do 3200. Wiadomo, to się może nie udać, jasne, pewnie, że tak, ale technicznie takie mają zadanie. Zobaczymy, co tutaj zrobi cena. No, mamy opór przy linii trendu, mamy niepewność związaną z Bitcoinem. Dopóki Bitcoin nie da wyraźnego sygnału, to nie wierzę, że to ETH wystrzeli do góry. Raczej szybciej chyba do dołu. XRP, słuchajcie, co zrobiło? No, zeszło pod linię trendu, czyli tak jak też zapowiadałem, schodzimy po linii trendu i XRP otwiera furtkę. I ta furtka daje mu obie możliwości, co zależy, co Bitcoin zrobił. Jak Bitcoin strzelił, to XRP bez kłopotu zszedł pod linię trendu, pojawił się pod nią. Teraz jakiś tu powrót, ale to chyba trzeba obserwować w interwale dziennym. Tak, jest tu jakiś powrót, ale ja bym poczekał jeszcze z rozstrzygnięciem tego powrotu, bo nie jest tak wyraźne, zwłaszcza, że mamy tu istotne wybicie dna i powrót praktycznie do oporów, które wcześniej służyły za wsparcia, więc takie naturalne znowu też powody do spadków. I furtka nadal otwarta, czyli co zrobi Bitcoin, to zrobi reszta. BNB, trochę uprościłem wykres i bardzo ładnie trendowo cały czas wspina się po tej linii trendu, czyli to jest interwał dzienny. Od 26 września, słuchajcie, wspinaczka tutaj trwa po niebieskiej, po zielonej linii trendu i ograniczenie, które jakby wykreowało nam trójkąt. Widzicie, jest tutaj trójkąt. Tutaj jest trójkąt, potencjalnie przeze mnie zaznaczone 1-2 w silnej trójce. Na razie sam nie jestem do tego przekonany, ale będziemy obserwować, co zrobi trójkąt. Wyjście poniżej, zamknięcie, spadki. Wyjście powyżej, zamknięcie, wzrosty do wierzchołku, bo tu będą jeszcze opory. Dlatego z tego trójkąta symetrycznego może się nam jeszcze zrobić trójkąt zwyżkujący. Wtedy cena będzie waliła w sufit i wracała, waliła w sufit i wracała. Czarna linia i dopiero przy wyjście nad szczyty tak naprawdę będzie ostatecznie z silnym sygnałem. Czyli jeśli chodzi o spadki, wystarczy jedna linia. Jeśli chodzi o wzrosty, raczej dwa poziomy muszą być przebite, żebyśmy mogli mówić o dalszych wzrostach. Natomiast dopóki znajduje się w środku trójkąta, tutaj pojawi się podaż, tu popyt. Czyli tak byśmy szybko mieli streścić te trzy walory, to raczej lokalnie, czyli w bieżącej sytuacji, bardziej podaż niż popyt. Czyli jeśli ja dzisiaj mam oceniać, co dzisiaj wydaje mi się w rynku krypto, co ja widzę, no to raczej widzę spadki w Bitcoinie, w Ethereum, w XRP i w BNB.
Jestem bliższy takim lokalnym spadkom. I jakoś nie widzę na horyzoncie perspektyw do tego, żeby to się zmieniło. Zajrzyjmy do tych indeksów. Ok, zacznijmy od ITA 40, czyli włoskiego indeksu, który należy do moich ulubionych. No nie będę już całej historii analizował, ale ważne jest istotne to, że historia doprowadza cenę do tego niebieskiego poziomu, który od dawna zapowiadałem jako możliwy do zakończenia tego całego tutaj swingu, który obowiązuje, uwaga, nie od marca, tylko tego, który obowiązuje od października, czyli tego impulsu wzrostowego. No i na razie wiele wskazuje na to, że mógłbym mieć rację, no bo cena tylko nieznacznie wyszła poza ten poziom i zjechała w dół dość dynamicznym ruchem, spójnym z pozostałymi indeksami. W międzyczasie sporo udanych transakcji, m.in. shorty gdzieś tu z żółtych stref, nawet projekcja spadków z tego miejsca, choć tego już nie handlowałem, ale mówiłem o tym w grupie, że to jest miejsce do zakończenia tutaj tego wzrostu i rozpoczęcia spadków, natomiast nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że te spadki mogłyby wybić jeszcze dno, a jednak wybiły. Więc tutaj już trochę mniej udany handel, choć dobra analiza to handel mniej udany. No i ostatecznie próba złapania, zatrzymania tych spadków w tej strefie nie udało się. Spadki zjechały głębiej, wybiły z poziomu niżej. Co dalej? No jeśli teraz stało się tak, że dostaliśmy, słuchajcie, że dostaliśmy tutaj powrót, ale ten powrót tylko buduje formację wzrostu w niskich interwałach, a w wysokim nie buduje, no to jest szansa, spora szansa na to, że indeks mógłby polecieć zupełnie tutaj do tych przestrzeni pomiędzy powiedzmy 23 a 24 tysiące punktów. Ja już te przestrzenie mam bardzo dokładnie przeanalizowane, wiem nawet gdzie w tych przestrzeniach znajdują się najsilniejsze miejsca zakupowe, poziomy nawet zakupowe, takie dość dokładne, ale będę o tym mówił później. Na razie niech hierarchia jest zachowana, dzielimy się tym w grupie, a jak będzie się to realizowało, to im bliżej terminu, tym o tym powiem. Na razie niech się zacznie realizować, niech wybite zostanie ostatnie dno i tak dalej, i tak dalej. Jak cena zjedzie tutaj, to mogą się pojawić bardzo fajne, udane zakupy. I tak wygląda ITA 40. Zerknijmy na Dow Jones. Dow Jones, słuchajcie, jeżeli skreślimy tu wszystkie rysunki, to właściwie tak na pierwszy rzut oka nie widać jakiegoś specjalnego załamania tutaj rynku. No widzimy tutaj spadki, ale te spadki niczym nie różnią się od spadków, które poprzednim razem budowały zwykłe, normalne korekty, prawda? One się zasadniczo niczym nie różnią, tylko trzeba brać pod uwagę, że za każdym razem, kiedy jesteśmy powyżej szczytu, czyli tutaj, to może nastąpić dość istotna korekta, głęboka, zawsze nad szczytem. Również jesteśmy, właściwie tutaj już mówiłem o tym, że jesteśmy nad lokalnym szczytem, czyli też może pojawić się korekta. Korekta się pojawiła. Pytanie teraz tylko jest za 100 punktów. Czy to jest właśnie jedna z tych korekt, które tutaj miały miejsce? I znowu będzie szczyt? Czy może będzie to coś głębszego? No ja akurat Dow Jonesa aż tak szczegółowo nie analizuję. Natomiast ważne jest to, że jeśli Dow Jones pokazałby się poniżej tutaj tych dołków, gdzie ostatnio były zresztą przestrzenie zakupowe, a jeszcze mu trochę brakuje do tych dołków, no to to dopiero będzie wskazanie do trzęsienia ziemi tutaj. Zobaczcie, te dwa dołki zostawię na razie na wykresie. Tutaj przestrzenie zakupowe, już pierwsze korekty, które zakładałem, te najmniejsze zostały rozwalone, czyli jest szansa, że może się tu pokazać. Jest szansa, jest jeszcze widoczna na wykresach siła do spadków. To nie musi być dziś, jutro. Nie spodziewajmy się, że nie wiem, dzisiaj, jutro nastąpi uderzenie w dół, ale spokojnie, może nastąpić. Jeśli to nastąpi, to nie wróżę dobrze ani Bitcoinowi, ani nawet moim bajom na ITA 40. Cały rynek będzie miał się źle prawdopodobnie. Natomiast będzie miał się źle w ramach długoterminowego trendu wzrostowego, i w ramach potencjalnych jakichś głębszych korekt, czyli nie jeszcze coś, co nie wiem, na stałe zawróci losy całego świata, nie mówimy tu o żadnym Armagedonie i tak dalej, mówimy po prostu o zmianie kursu teraz na spadkowe, czyli
o naturalnej chęci zysku, czyli zysk ludzi, którzy w mądry sposób kupowali w dołkach i teraz w mądry sposób wyprzedają się w szczytach. Po to, żeby gdzieś kiedyś znowu, jak poleje się krew, znowu kupować w dołkach i znowu wyprzedawać się w szczytach. Tak działa rynek od dawna. Żeby ktoś zarobił, to musi najpierw kupić, a potem sprzedać. Nie tak jak często to bywa przywilejem osób młodych w rynku, którym wydaje się, o, kupiłem super, nawet w dołku, czy w trendzie, w ramach trendu. Trzymam to w depozycie, jeszcze otwarte zlecenia i wydaje mi się, że już jestem bogaty, bo dużo zarobiłem. Nie, będziesz bogaty. Czy będziesz zadowolony finansowo, kiedy jeszcze to sprzedasz w odpowiednim momencie. A najczęściej przywilej osób młodych jest taki, że one nie sprzedają, bo one wierzą w nieustające wzrosty, będąc pod wpływem emocji, jaką jest chciwość. Czyli chcieli, rozsądek im mówi sprzedaj, ale emocja spycha ten rozsądek gdzieś tam na 10. miejsce z tyłu i emocja mówi wtedy, no jak mogę sprzedać coś, co rośnie? No jestem coraz każdego dnia coraz bogatszy, coraz szczęśliwszy, jak mogę to sprzedać? No i w pewnym momencie dzieje się tak. Później nadzieja i strach również nie pozwalają sprzedać. Właściwie strach to już każe sprzedać, ale wtedy bez tych wspaniałych zysków, o których marzyliśmy. Tak to wygląda w Dow Jonesie. DAX. Zobaczcie, taka dynamiczna świeca, no nie wolno jej lekceważyć. Świeca, która złamała, zobaczcie, mieliśmy lokalny trend. On bardzo fajnie zadziałał. Najpierw odbiciem, potem przebiciem, następnie retestem i silnymi wzrostami. Ale co się wydarzyło? Cena spadła bardzo dynamicznie, budując luki na wykresach. Dotknęła tutaj poziomu, no de facto powody do wzrostów. Retest, kolejny retest. No i były jakieś wzrosty. Świeca się, co prawda, tu otworzyła luką, znowu tu zamknęła i znowu otwiera się pod linią trendu teraz, słuchajcie. Czyli tutaj taki poziom dołka istotny do przebicia uznaję tu, jeśli cena zjedzie niżej, no to może być słabo. To może być słabo. Czyli jakie są nastroje w tej chwili po takiej ocenie? Podsumujmy wszystko. No, kryptowaluty lokalnie raczej w dół. Nie ma czynników pobudzających do wzrostów. Indeksy, które kreują spadki, też wcale nie są w jakichś ciekawych, wartościowych miejscach do wzrostów. Więc analiza dzisiaj bardzo pesymistyczna, nie nastrajająca na wzrosty, raczej spadki. Będę starał się obserwować. Aha, zajrzyjmy jeszcze na ważny indeks, indeks dolara. Zobaczcie, indeks dolara pnie się do góry i w ramach tej góry chciałem wam tylko powiedzieć, dobra, teraz potrzebuję chwili do namysłu. No dobra, słuchajcie, nie ma tu osłabienia. Nie widać tu słabości tego trendu. On jest dość silny. Słuchajcie, on jest dość silny. To, że teraz kreuje nam się tutaj ruch korekcyjny, widoczny dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i przedwczoraj. Od kilku dni widzimy korektę. Zmieńmy to na czerwony kolor. To tutaj bez względu na to, czy to będzie jedna z korekt tu wewnętrznych, czy nawet korekta wyższego rzędu, czyli taka przebijająca, to i tak będą się kreowały nowe szczyty, czyli ja jestem bardzo przekonany o tym, że indeks dolara pokona ten szczyt po korekcie. Bez względu na to, jak ona będzie. Czyli indeks spada, dolara, indeksy giełdowe może trochę wyhamowały spadki, natomiast co będzie, jak indeks wróci do wzrostów i co w tym czasie zrobią indeksy? Prawdopodobnie spadki. Zwłaszcza, że teraz, szczerze mówiąc, to nawet nie widać za bardzo szansy, żeby indeksy wykorzystywały te spadki, no bo indeks dolara tutaj realizuje korektę, co wcale nie odbija się na indeksach giełdowych jakimiś silnymi wzrostami. Słuchajcie, nie ma tam jakichś super silnych akcji wzrostowych. Także po prostu jest na chwilę chwilowe zatrzymanie spadków. Nie widać popytu w indeksach. A tutaj jest realizacja jakaś, no ciężko powiedzieć, zysków z dolara, no ale po prostu naturalny proces kreowania wykresu w postaci impulsów, korekt. Tak to widzę. Co też nie nastraja do
do kryptowalut. Jeżeli indeks dolara rośnie, to znaczy, że jest na niego zapotrzebowanie, czyli wszelkie walory inwestycyjne kierują się do wyjścia do dolara. Czy większość? Wiadomo, nie wszystkie, bo nawet w rynku spadającym pojawią się okazje do wzrostów, no ale mówimy teraz o nastroju całej gospodarki, wszystkiego, co się tutaj kreuje. No dobra, przełóżmy sobie wygranych i przegranych na czwartek. Wydaje mi się, że i tak było o czym tutaj rozmawiać. I jakieś ciekawe wnioski każdy dla siebie z tego wyciągnie. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w handlu.